pana szuka tutaj. Druga sprawa to jest jakąś stronę cygańską. Trzeba mi jakoś zrobić jakieś geodezyjne te pomiar, drogi. Od Wodarczyka tutaj do Augustyniaka drogę, bo Augustyniak się odsuwa z drogi, daje, jak to się mówi, wolne miejsce, a Wodarczyk odoruje. I jak to ma być? No tak jest. Krzysiek ma teraz zboża Augustyniak, on się odsunął ileś tam, a ten drogę odorał. No i już prostuję. Ja mówię człowieku, czego tak robisz? Przecież żurze, kamienie tam były włożone. Teraz są na jego podróż. Ale udora. No i trzeba jakoś to wyprowadzić, żeby to było. I następna sprawa to jest... Mam... U nas na Popławach chciałam zrobić dziury, dziura na dziurze. Kampania Buraczana się zgłasza, żeby coś zrobić, bo naprawdę jest kiepsko, bardzo kiepsko. Też ten taki dół, co u nas się zapada, no komunalka postawiła, znaczy się znaczy, 30, jak to się mówi, kilometrów, tak? Dół się powiększa, Drogowska stoi. No stoi, omijają ludzie, jadą. No i jakoś trzeba, ja nie wiem, żeby to te ludzie też teraz motory jadą, jakie są prawie przedmioty. I też koło tego, Jaszczowie tutaj, czy nawet Wysołaja, nie ma popłat. W ogóle jak to się jedzie na te popłaty, czy ja do mnie z gruzem, czy tam z czym tam by nie było, dzwoni do mnie, panie, jak mam tam się dostać, panie? Jak tylko jest cyganka. I skręcamy nieraz na cyganie. Bo nie się kręci. Tak? Nie ma. Cyganka tylko jest. Kiedyś by nie ma. I popławy tylko sobie. Ja co, panie, do porządku. Pani przydała głos, więc proszę nie rozmawiać sobie. No bo mówi, że jest, ale ja mówię, że Wieszczowie jest. Koło delikatesu. Są na popławy, ale tędy. Tu, a tam w Wysołajach nie ma wcale. No. Dziękuję bardzo. Tu pani jeszcze prosi. No proszę. Mam pytanie do słuchaczy. Jeżeli teraz inwestorka po raz kolejny już nie wie na który, po pół roku uzupełniania i uczenia się na nas, jak należy złożyć wniosek, czy wójt po raz kolejny przedłuży termin inwestorce, to zapewne będą znowu uzupełnienia, bo pani inwestor nie chce napisać raportu. I proszę ode mnie, żeby pan wójt zapoznał się z dokumentami, które są zamieszczone na stronie gminy, gdzie jest wyraźnie napisane, że u nas takie inwestycje nie mogą powstać. Dziękuję. Wie pan, tu pan podkażę jeszcze odpowie chwilę, moment. Na bieżąco. Wyjaśniliśmy i dzisiaj pani z nami przywołuje pani dokumenty z 15 roku, gdzie inwestor nie był właścicielem tej działki. Tak, ale to, że to nie był inwestor właścicielem, czy to coś zmienia? Czyli jeżeli ja nabywam jakąś działkę, to zyskuję lepsze prawa, tak? Jeżeli chcę wybudować spalarnię, jak ja nabywam działkę, to znaczy, że mogę wybudować, tak? Ale proszę pani, rządek musi być, nie można, ale nie może pani powiedzieć, no w tej chwili ja powinien być inny, proszę uczyć, ale nie można tak się zrobić. Mówiąc nas pewne reguły, ja wiem, że pani jest nowicja, powiedzmy, działalności samorządowej, to myślę, pani się przymierza, też może będzie z pani pożytek, proszę pani, ale pewne reguły na sesjach Rady Gminy obowiązują i polityki wykluczył. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Adamek. Ale pan mówił. Przepraszam. Ja jeszcze widząc tutaj, ale nie mogła dosiedzieć panią radną powiatową. Ponieważ sesja jest nagrywana, niech to zobaczę, że powinni już w końcu remontować te drogi powiatowe, bo nie można przyjechać. Jest sytuacja tego rodzaju, któregoś dnia przyjechano do Bianki, i to trzeci dołek poładowano, a to czwarty zostawiono. Chyba szanują pracę, żeby na kilka dni znów do mnie tam przyjechali. Więc sytuacja jest tego rodzaju. Radna powiatowa powinna posłuchać, żeby powiedziała, że mamy w terenie jeszcze dwie drogi powiatowe, które jest opólne w kierunku do Rokuczy. 240 metrów, 2400 metrów.
i w kierunku Wojenca 900 metrów. Więc sytuacja jest tego rodzaju, zawsze się mówi, że jakaś punktacja jest. Jest to połączenie z drogą międzynarodową. To ja nie rozumiem tej punktacji w ogóle w województwie lubelskim, jeśli taka sytuacja istnieje. Ja, jakie odciążenie by było tej drogi na Męczno, jeśli by 2 kilometry połączyć przez Dorokucze i prosto do Męcznej by był przelot. Tamtędy, w niektórych przypadkach. Tutaj pan Kasprzak dzisiaj zaczął o znakach, jeszcze o Miliowie zacznę. Proszę Państwa, zróbcie coś o tym skrzyżowaniu, co jest do gminy tutaj na ten plac. Dzisiaj kierowca jedzie dużym samochodem, skręcił, okazuje się, że stoi zakaz wjazdu, ale nie ma zakazu skrętu nigdzie, panowie. Tu jest błąd. Dlaczego to nie oznakowane? Powinno się tak jak kiedyś było oznakować, że to ten człowiek już jak wjechał. No i niech najedzie policja, ukaże, bo wiadomo, że taka sytuacja jest. Bo tutaj okazuje się, że on jest w głębi, za naszym placem i okazuje się, wjeżdża kierowca, dzisiaj wjechał, nie cofnie już. No i to nie na taką. Dziękuję bardzo. Nie zamrę, tylko albo postawię zakazy skrętu. Ale zamrę. Albo zamrę, bo to to jest. Takiego czego się nie widziałam. Proszę bardzo, pan proszę mi się zabrać głos na koniec. Ale proszę uwagę na prawie spać. Proszę Państwa, pani pyta, czy my przybyły, czy nie przybyły. Ja zwracam uwagę, nie wiem, czy ja tego nie przybyłem, czy proszę Państwa na tej połowie przystąpionej nie siedzieli, to zwracam uwagę na jedną kwestię. To, że nie przedłużymy, to, że kwestia nie zostanie w dyskusji środowiskowej teraz, to nie zmieni fakt, jeżeli będzie dobrze w dalszej tej dyskusji, to dalszym przyszłym jeszcze. Pytanie, co jest lepsze dla Państwa w tej chwili, czy zakończenie tych procedur w osobnych terminach, po prostu zabawa w kolejne wnioski, kolejne składanie tego wszystkiego, bo ktoś nie w terminie nie wypełnił, będą terminy nie problemy, żebyście Państwo nie akceptowali, jak to nazwijmy. Tutaj w ogóle nie ma się tak obecne się wszystkich naszych ustawień sesji, żeby tego terminu formalnie nie przedłużyć, bo nie było takiego pisma wyrażającego dość uznał, że termin został przedłużony przez 24 bodajże kwietnia. Zresztą ostatni dzień nasze pośrednicy zostały przekazane do Rdosiu. Jaka będzie dalsza kolej, to zobaczymy. To, co deklarowałem rady, pokazałem całą procedurę. Mniej więcej jak to generalnie wyglądało na komisji, szereg tych dokumentów, które są do wglądu, także coś mogę więcej powiedzieć, także to nie zmieni faktu, proszę o tym ciągle pamiętać. Dzisiaj udaremnienie, tak powiem, tego procesu inwestycyjnego w cudzysłowie dla inwestora powoduje, że rząd może złożyć kolejny wniosek i wrzuć się do tego sam. A może coś? Nie może pani. Ale nie może pani, chwilę, jeżeli jeszcze nie skończył, mogę pani już, mogę skończy wójt, pani poprosi o głos, jeżeli pani udzielę, to będzie ok. Proszę bardzo, ale proszę nie przeszkadzać, bo myślę, że ktoś mówi. Panie wójcie, bo prawda jest taka, że gdyby ktoś na samym początku zagłębił się w dokumenty i przeczytał o tym wszystkim, że przecież to jest gmina rolnicza, wszyscy o tym wiedzą, ekologiczna, my mamy ekologię u nas poprawiać, mamy rozwijać rolnictwo, wszystko jest w dokumentach. Nasza część zachodnia, Antoniów między innymi, zachodnia część gminy, to są gleby najbardziej urodzajne w całym powiecie męczyńskim. Gdyby ktoś na samym początku poświęcił więcej czasu, powiedział inwestorce na samym początku, panie inwestor, to się u nas nie uda, to byśmy tej sytuacji nie mieli. I ja bym 1,5 roku, proszę mi wierzyć, że to nie jest dla mnie przyjemność, przyjeżdżać tutaj. Naprawdę, ja tego nie robię dla przyjemności. Dlaczego ja zadam pani pytanie, które nie jest zadawane w tym napisaniu. Dlaczego służby wojewody, a wiem, że była skarga na nasz plan, zapisy prawa. Dlaczego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która jest w rękach wojewody, nie zatrzymała procesu inwestycyjnego dzisiaj? Dlaczego ci, którzy was wspierają, piszą głupoty w gazetach, kłamią wprost? Wiecie, o czym mówię o tym ostatnim artykule, bo takie rzeczy nie miały miejsca. Nie potrafią bardziej nam pomóc niż ten powiedzmy wójt, który jest odpowiedzialny, jak się okazuje, jak za wszystko. To pytam panią, do mnie dzwonił dyrektor wydziału nadzoru od wojewody. Wiecie, dlaczego państwo się nie chwalicie, że byliście z tym donosem, w cudzysłowie chwalicie, macie tego prawo, że nie udało się tego u wojewody załatwić, że plan jest
dobry dla inwestora, w cudzysłowie się jeszcze okaże do końca, bo będzie stan ostateczny, który zostanie taki, ocenia zgodność inwestycji z planem. Będzie mógł mieć inne zdanie na dzisiaj. Dlaczego o tym nie mówicie? Dlaczego zbieracie podpisy nad planem, nad zmianami planu, skoro okazuje się, że on jest korzystny dla was jakoś? No to jest jakaś tutaj hipokryzja. No proszę o tych faktach mówić. Bo ciągle cytowanie tego przepisu nie do końca i oczekiwanie ode mnie dzisiaj rozstrzygnięć jest chyba nie do końca w porządku. Dlatego ja się ostro w tej sprawie wypowiadałem i nie pozwolę sobie na tego typu sytuacje. Jak wygląda ten artykuł pana doradcy wojewody? O czym rozmawialiśmy na części niejawnej? To było spotkanie niejako towarzyskie na wyłożeniu planu. I to od razu powiedzieliście do gazety, co innego mówicie w gazecie, a co innego w radcu też chyba słyszeli moją informację na temat całych procedur na komisji. Też mają podobne zdanie w tej kwestii, w kwestii tego artykułu. No nie można. Można zostać człowiekiem roku, powiem w ten sposób, no ale zostać człowiekiem roku na nieczystych, że tak powiem, grach, zamykaniu, otwieraniu spalarni, no to chyba jest trochę nie fair. Nie wciągajcie państwo taką sprawę, bo ja nie mam tej gazety, nie mam możliwości w tej gazecie się wypowiadania, nie mam na to czasu, no ale no tak się nie da po prostu. Nie możemy się w ten sposób traktować. Dlatego proszę nie pytać mnie, kiedy wójt zakończy postępowanie, kiedy przepisy na to pozwolą i jakiś zdrowy rozsądek będę mógł zdrową, stosunkowe decyzje podejmować, ale zgodnie z prawem, naprawdę. Bo to przekroczyło już pewne jakby granice o smaku, już nie chcę mówić, tylko po prostu jest to no, nieuczciwe, jak można nazwać. Nie chcę głośniej, tak głośno to się nagrywa. W następnej sesji RODO będzie działało, że nie będziemy twarzy mogli woli informacji pokazywać, tylko będzie jeden punkt do nagrywania. Także nie wiem, czy będziemy się nagrywali tak na marginesie, bo tak te przepisy będą. Także proszę pani, mówmy prawdę od początku do końca, naprawdę. Ja też powiedziałem, a nie powinienem tego powiedzieć, to co się wydarzyło w wojewodzie, co zrobię, ale w prywatnej rozmowie, że tak powiem, co zrobię z tą decyzją, w prywatnej rozmowie. I proszę, niech doradca wojewody nie cytuje moich prywatnych słów wypowiedzianych, jakby do pani gdzieś tam na cały powiat, województwo i kraj. To jest bardzo mało. To jest niezręczna sytuacja, naprawdę. Pan radny, przepraszam, ale nie mam możliwości. Ale to jest pani odpowiedź na swoje pytanie, nie myślę, że trudności. Ale pan powiedział, żeby mówić prawdę w tej chwili, o co chodziło z tą skargą do wojewody, więc ja chcę powiedzieć, bo wójt cały czas właśnie pytał o tą skargę do wojewody. Ale nie, proszę posłuchać, jest tak. Zaczynała się ta cała sprawa. My nie mamy w ogóle, ja nie mam wykształcenia prawniczego, zaczęłam się interesować tą sprawą. Okazało się, że mamy zapis w studium, że u nas nie wolno czegoś takiego budować. No to fajnie, mamy taki zapis, więc on się nie zgadza z miejscowym planem, no to zaskarżymy. Okazuje się, że nas nikt nie poinstruował z gminy, że my ten zapis również mamy w miejscowym planie. I nam województwo odpowiedziało, nie ma czegoś takiego, że tu się coś nie zgadza. Tu się wszystko zgadza, bo my ten zapis mamy i w miejscowym planie, i w studium. Więc żeby już ta kwestia po prostu nie była więcej poruszana. I co nam odpowiedziało województwo? Po drugie. Nie widziałem, bo państwo nie pokazujecie takiej odpowiedzi. Ja trudno mi z tym dyskutować, dlatego nie odpowiem na to pytanie. No to ja to bo ja mówię, ale odpowiedzi, myślę, treści odpowiedzi wojewody na waszą skargę nie mam. No to mówię teraz, nie... ale wójt wie, że była jakaś skarga, a oni nam tylko potwierdzili, że u nas w planie się wszystko zgadza, tak? To myśmy nie mieli pełnej wiedzy, no bo myśmy tej wiedzy tutaj nie uzyskali w urzędzie gminy. A ja nie jestem prawnikiem i nie jestem urzędnikiem gminy, dopiero się zaczynałam uczyć. Teraz już jestem dużo mądrzejsza po 1,5 roku. Druga rzecz. Pan mówi o spotkaniu. Ja byłam na tym spotkaniu, byłam z koleżanką, były dwie urbanistki. Powiedział pan, że pan odmówi decyzji, wydania decyzji środowiskowej bez względu na RDOŚ. Czy RDOŚ panu pomoże, czy nie pomoże, ze względów społecznych pan odmówi. Podobno, ja nie wiem, bo ja na komisji nie byłam. Tak mówili radni. Na razie 2 godziny później mówił pan co innego. I taki ale jest ale było to spotkanie prywatne, a wojewoda... Ja nie wiem, czy ustalanie studiów można nazwać prywatnym spotkaniem. No jeżeli wójt uważa, że to jest prywatne spotkanie, to chyba też teraz jesteśmy na prywatnym spotkaniu. Dziękuję. Pan radny Waszczyk. Mam pytanie, panie wójcie, bo tutaj z pańskich ust usłyszałem, że jakaś komisja była i pan wyjaśniał tej komisji procedury dotyczące tutaj tych spraw związanych z tą spalarnią. Chciałem się zapytać, dlaczego nie zostałem poproszony na tą komisję. A kiedy ona miała miejsce? Wtedy, co było wspólne zasiadanie komisji.
chyba było informowane, ale nie uczestniczyć. Wtedy co informowałam, że będą opiniowane zarządzenia. No tak, ale to z tego co ja wiem, to w tym momencie przedmiotem komisji miało być tylko sprawa służebności przejazdu. Tak zostali poinformowani. Tak, taka była informacja. Nie wiem, czy później przemawiał. No to dlatego właśnie stąd jest, jeżeli, proszę Państwa, jeżeli jest zwoływana komisja, no to życzyłbym sobie, żebym był informowany, co będzie od początku do końca. No pan tu teraz się dowiaduje, że była komisja. A nikt mi nie poinformował do końca, jak to temat będzie dotyczył. Bo zresztą poprosiłem panią, żeby mi pani przysłała to zarządzenie, żebym się z nim zapoznał. I myślałem, że tylko, że tak powiem, no, będzie w tym temacie. A że komisja dotycząca, no nie wiem, bo tak pan zapowiedział, że zajmie się tym komisja komunalna, no będzie gdzieś tam w innym terminie. Nie pamiętam, jestem wpływany w naszej strefie przewodniczącym komisji, no spotkanie było niepewne, mocne, no ale była możliwość zaraz zapoznania się z tym materiałami. No nie biorę to trzecia. A czy ja mogę się zapoznać? No tak, byśmy dyskutowali, czy jest to powiedzmy z dopuszczeniem społeczeństwa, czyli pewna tutaj jawność w tym zakresie, przynajmniej przed 25 maja, tak, że tutaj się RODO obowiązuje, także zachęcam do. To znaczy, że powiem Państwu tak, jeżeli chodzi o pierwotny raport, to ja znam treść pierwotnego raportu, właśnie z tym zapoznawałem, ale z przyjemnością zapoznam się z całym procesem tutaj, jaki się rozpoczął od płynięcia wniosku, także Państwu mówię, mam przyzwolenie, tak? A kto osobą poprowadzi tę sprawę w tej chwili w gminie? A, czyli od początku, tak? Pan Tomek, dobra, dziękuję. Tak jest. Porządek na dzisiejszej sesji uważam za wyczerpany. Zamykam obrady. Dziękuję pani. Nie. 3 lata temu w Wojciechowie.